Niby tutaj jest wszystko ok, a tutaj jest takie nasi tubeli, trytetki. O, tu jest coś zatkane. Taki sukces, że nie wiadomo. No dobra, mam drugi koreczek. Ten stary to puszczę. Dobra, to jest innego amerykańca. Kurczę, chyba są takie same. Ja pierniczę, 20 lat różnicy. No idealnie, ma to samo napisane. Nie no, troszeczkę inaczej, ale... No dobra, odpalam, patrzę, czy będzie tutaj lecieć. No i co? Tapie. Kurczę, tapie. Jedyna dobra wiadomość to, że korki pasują, ale leci. No dobra, podejście drugie do korka, przy moim kapie. Kupiłem nowy. Nowy. Kurczę, są takie same, no. Co to tu nie trzyma? O co tutaj chodzi? Zaraz wezmę jeszcze latarkę. Niby tutaj jest wszystko ok, a tutaj jest takie wyszczerbione. Kurde, bez jaj. Tu nic się nie dzieje. Tutaj jest takie malutkie. Malutki taki wżer. Czy żeby to ten wżer coś robił? Aż kurczę niemożliwe. A jeszcze odpowietrzenie tutaj, właśnie. Czy to odpowietrzenie jest? Czy ta rurka jest wolna? Czy to ma przepływ? Zaraz to sprawdzę, bo to jest coś niemożliwe, żeby tak korkiem leciało. Tak jak wszędzie, nasi tu byli, krytytki, te sprawy. Dobra, teraz sprawdzę, czy tu w ogóle przepływa do zbiorniczka wyrównawczego. O, jest. Dobrze tam bulgocze. Czyli przepływ tutaj jest. Czyli tak, przepływ tutaj jest. Dobrze. A w drugą stronę. A co tu się dzieje? A czemu w tą stronę? O! O, tu jest coś zatkane. Odpowietrzenie jest chyba zatkane. O! O kurczę, dopiero. A, dobra, zwiększę ciśnienie. I trzeba to przedmuchać. Normalnie tu jest zatkane te odpowietrzenie. I teraz. O! Cicho. O. Jest normalnie przytkane. Chyba. Znaczy problemem może być to, że jest i przytkane, i tutaj taka wżerka jest. O! O! O, teraz bardziej się wtyka. O, widzicie? O! Chyba jakimś drucikiem jeszcze tknę. Traf tam pan w dziurkę, traf pan. O! O kurde. O! Właśnie. O, elegancja Francja. Nie wiem teraz, czy nie zrobić większej tej dziurki troszkę. Chociaż nie, bo ona jest tutaj. O, jak się wepnie. Kurde, znowu to. O. To ona jest poniżej tej gumki dolnej w korku. To nie, nie będę powiększał, bo może coś się stać gorszego. No, ale widać. Tu był może problem. Tu może był problem. Nic, przepcham, przedmucham jeszcze. I pewnie będzie dobrze. Znaczy, mam nadzieję. O, kurde. Teraz to sztryska. Widzicie? Taka głupia awaria. No dobra, jeszcze nie wiem, czy się naprawiło, ale taka głupia awaria. Dobra, mam ten nowy korek. Kurczę, nie wiem, czy założyć używany, czy nowy.
Ale dam nowy, bo ta gumeczka na tym nowym, jak tak się weźmie, jest taka mięciutka. Na tym starszym, to znaczy to jest z innego Amerykańca, którym jest 20 lat młodszy od tego, no to jest też taka w miarę miękka, a tamta z Jeep oryginalna, no była twarda. No. Dobra, to zakładam tą i odpalę i zobaczę, co się dzieje. Oczywiście jeszcze trzeba nalać płynu. Chyba jest sukces. Płyn jest, no ma elegancką temperaturę. Wentylator działa, korek nie kapie, wszystkie przewody są gorące, odpowietrzył się ładnie. No tu wszystko, o, aż gorące. Sukces, pełen sukces. Czyli nie wiadomo. Taki sukces, że nie wiadomo. Znaczy tak, korek wymieniony na nowy, bo tamte dwa ciekły. Ale teraz pytanie, czy tutaj właśnie problemem było te odpowietrzenie. Może tu był problem, może korek był problemem. Zrobione jedno i drugie i działa. Pełen sukces. O, idzie, idzie. Ależ jest walka. Wychodzi, wychodzi, wchodzi, ale korzenie. Ale korzenie. O kurde.